Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku prezentacyjnym. Dzisiaj rozpakuję dla Was myszkę Deluxe M555. Czym jest marka Deluxe? Opowiadałem już w paru poprzednich filmikach, ponieważ prezentowałem myszkę M811 oraz klawiaturę K9500. Deluxe jest chińską fabryką, która produkowała do tej pory dla różnych producentów. Zaczęła od niedawna produkować jakby na własny koszt, dla siebie tworząc własną markę, jaką właśnie jest Deluxe. I trzeba przyznać, że całkiem nieźle im to wychodzi. Przed sobą mam myszkę, która jest w Polsce nowością. Jest to myszka, jak już wcześniej wspomniałem, M555 o maksymalnej rozdzielczości 4000 dpi. Na bocznym panelu, że tak powiem, pudełka znajdziemy kilka informacji dotyczących samej myszki. No, chyba właśnie złapałem ostrość. Tak jak wcześniej wspomniałem, rozdzielczość 1000, 1500, 3000, 4000 dpi, która jest zmienna, oczywiście możemy sobie to zmieniać. Są tutaj przełączniki Omron, 5 milionów kliknięć. 200 tysięcy obrotów kółka, to jest wytrzymałość rolki. No i oczywiście wiadomo, 5-woltowe zasilanie, bo tyle jest z USB. I report rate na poziomie 500 Hz, czyli no standardowo, no, mamy powiedzmy teraz do 1000 w droższych urządzeniach. Z tyłu znajduje się informacja o tym, w jaki sposób ta myszka powinna być trzymana, gdzie tu jest punkt podparcia i tak dalej, i tak dalej. Oznaczenie jest też również same przyciski i cechy charakterystyczne dla tej myszki. O czym warto wspomnieć? Warto wspomnieć, zanim przejdę do rozpakowania, o cenie tej myszki, ponieważ jest ona zaskakująco niska. Myszka kosztuje 69 zł. Oparta jest o sensor Avago 3050, czyli dokładnie ten sam sensor, który widzimy w myszkach, który mamy w myszkach marki Afortech. Konkretnie mówię tutaj o modelu Bloody, jak to woli, Blazing A9. Ja spróbuję to rozpakować, tą myszkę, tak, żeby nie pozrywać plomb. Ale zanim w sumie ją rozpakuję, to jeszcze Wam pokażę. Można sobie otworzyć ją ładnie i zobaczyć, jak ona wygląda wewnątrz. Zielony kolorek wyściółka, że tak powiem. No i informacje o tym, że zmiana rozdzielczości myszy wiąże się ze zmianą kolorów podświetlania. Mamy tutaj 1000 dpi to czerwony, 1500 niebieski, 3000 zielony, a 4000 dpi to kolor fioletowy. Cztery poziomy regulacji rozdzielczości. Ja w tym momencie próbuję ją rozpakować, tak żeby nie uszkodzić pudełka, bo myszka ta będzie miała jeszcze jedno ważne zadanie, zostanie wysłana do testów dalej. No i zaraz Wam pokażę, co dostajemy w zestawie. A jest, powiem Wam ciekawie, płyta ze sterownikami. Myślę, że to standard, jeżeli chodzi o produkty nie tylko Deluxe, ale również innych marek. Ślizgacze. Co ciekawe, niewielu producentów daje ślizgacze dodatkowe w pudełku. Zazwyczaj trzeba sobie takie ślizgacze dokupić. Instrukcja obsługi. Co ciekawe, w języku polskim również. Złapało Wam ostrość? Złapało, dobra. Tak jest w języku polskim, także bardzo fajnie. No i sama myszka. Rozpakuję ją, nie będę Was trzymał dłużej. O, udało się chyba bez rozrywania czegokolwiek, także coraz lepszy w tym jestem. Chociaż ostatnio niekoniecznie wyszło. Dobra, więc mamy myszkę Deluxe M555. Ja tutaj zrobiłem teraz delikatne zbliżenie, będzie mi łatwiej ją pokazywać, ponieważ ona jest dosyć mała i w takiej odległości od obiektywu po prostu niknie w oczach. Co mamy? No, mamy pleciony kabel, co jest bardzo oczywiście fajne i pożądane. No, znowu tutaj czekam na ostrość. Tak, pleciony kabel jest. Pozłacana wtyczka USB, generalnie standard. Gumowa powierzchnia, faktura panelu bocznego pozwalająca na stabilny
jakby chwyt tej myszki i pewny, żeby ona czasem nam się nie wyślizgnęła z ręki podczas rozgrywki. No i oczywiście umożliwia to również komfortowe użytkowanie. Nie ukrywajmy, że taka guma jest znacznie bardziej komfortowa, aniżeli jakikolwiek plastik. Tutaj mamy plastikowe wykończenie, takie charakterystyczne, no, że tak powiem, piano, w stylu piano, czyli taki palcujący się niestety plastik, no ale czego tutaj wymagać od myszki za kilkadziesiąt złotych. Z tyłu logo Deluxe. Myszka prezentuje się w sposób następujący. Z drugiej strony również mamy gumowe podparcie dla palców. Myszka w dłoni leży bardzo fajnie. Przypomina na troszeczkę może nawet tego Blazinga A9, jeżeli chodzi o wygląd. No i ma fajne, że tak powiem, wyglądające kółko. Nie mamy tutaj zabudowy z przodu. To kółko jest niezabudowane i naprawdę fajnie się to prezentuje. Jeżeli chodzi o sam sensor, to czy warto wspomnieć, że Avago 3050 to jest sensor dość popularny i dosyć nawet polecany przez i dla graczy, ponieważ jest on stosowany co prawda głównie w tańszych myszkach, natomiast nie przeszkadza to w jakiejkolwiek grze. Jest to dosyć sensor popularny i precyzyjny. Ja Wam tą myszkę teraz podłączę, żeby pokazać, jak ona świeci. Zapaliła nam się tutaj kolorem niebieskim, pulsacyjnym. Oczywiście zmiana DPI góra-dół. Czerwony, tak jak wcześniej wspomniałem, to jest najniższa wartość. I kolor fioletowy, wartość najwyższa. O, właśnie w tym momencie złapałem ostrość pod koniec tego filmiku. Słuchajcie, co Wam jeszcze mogę powiedzieć o tej myszce? W zasadzie niewiele, bo jest to nowość. Zapewne na dniach, na tygodniach pojawi się kilka testów w internecie i pozwoli Wam to dokładniej zapoznać się z tą myszką. Ja tutaj robię taki szybki rzut okiem. Zatem zapraszam Was do sprawdzenia ofert na tą myszkę na naszej stronie internetowej i ewentualnego kupna również zachęcam. Jeżeli Wam się spodobał ten filmik, zostawcie nam łapkę w górę i zachęcam do subskrypcji tego kanału. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!